Zrobimy sobie teraz dwa kolejne przykłady ilustrujące to, jak się podnosi liczby do wykładników wymiernych. Zacznijmy od takiego bardzo prostego przykładu na rozgrzewkę, a potem sobie zrobimy przykład ciekawszy. Zaczniemy od tego, ile to jest 25/9 podniesione do potęgi 1/2. No wiemy z poprzednich filmów, że wykładnik 1/2 to jest to samo, co obliczyć pierwiastek drugiego stopnia z tej. Z tej liczby, w tym wypadku z 25 dziewiątych. No a ile to jest pierwiastek z 25 dziewiątych. To jest taka liczba, która pomnożona jeszcze raz przez siebie da 25 dziewiąt. No to myślę, że widzisz, że to musi być 5 trzecich, ale sprawdźmy 5 trzecich razy 5 trzecich no to mnożymy liczniki 5 razy 5 to jest 25, mnożymy mianowniki 3 razy 3 to jest 9. Czyli rzeczywiście. 5 trzecich podniesione do kwadratu daje 25 dziewiątych. Czyli odpowiedzią tutaj będzie po prostu 5 trzecich. Taki jest wynik. No dobrze, no to zróbmy teraz ten ciekawszy przykład, który obiecałem na początku. Weźmy sobie powiedzmy 81, 256 do potęgi minus 1 czwarta. Tutaj mieliśmy dodatni wykładnik, a tutaj mamy wykładnik ujemny. No, i teraz, może zanim ja to rozwiążę, to jak zwykle zachęcam Cię do zrobienia przerwy w odtwarzaniu filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. No, a ja zacznę od tego, że pozbędę się tego ujemnego wykładnika, zamienię go na dodatni. Jak chcę zamienić wykładnik na przeciwny, to muszę wziąć odwrotność podstawy, czyli to jest to samo, co wziąć odwrotność podstawy, czyli 256,81. 256,81 to jest odwrotność tego ułamka, i podnieść to do wykładnika o przeciwnym znaku. Czyli w tym wypadku plus 1 czwarta. I to jest to samo. Zmiana znaku w wykładniku oznacza odwrócenie tej liczby, którą podnosimy do tej potęgi. No to teraz pozbyłem się tego ujemnego wykładnika. No i teraz muszę zinterpretować, co to znaczy wykładnik 1 czwarta. No wykładnik 1 czwarta. To znaczy pierwiastek czwartego stopnia. Więc ja może to napiszę tutaj. To jest po prostu pierwiastek czwartego stopnia z 256 przez 81. Czyli muszę znaleźć taką liczbę, która podniesiona do czwartej potęgi da 256,81. No z tego przykładu tutaj u góry to już się nauczyliśmy, że skoro liczniki i mianowniki mnożymy oddzielnie, to tak samo możemy pierwiastki wyciągać oddzielnie z licznika i oddzielnie z mianownika. Czyli tak naprawdę muszę znaleźć pierwiastek czwartego stopnia z 256 i pierwiastek czwartego stopnia z 81. Również, równie dobrze mógłbym to zapisać z użyciem tej innej notacji. Napisać to 256 do potęgi 1 czwarta podzielone przez 81 do potęgi 1 czwarta. Jeszcze o tych własnościach to ja będę mówił więcej i dokładniej przy okazji właśnie własności funkcji wykładniczych. No, ale widać, że to po prostu tak jest, że można oddzielnie pierwiastek wyciągnąć z licznika oddzielnie z mianownika. No a teraz, jaka to jest liczba, która podniesiona do potęgi czwartej da 256? No wiemy, że 16 razy 16 to jest 256, a 16 to jest 4 razy 4. Czyli 4 razy 4 to jest 16, razy 4 razy 4 to jest drugie 16, razem daje 256. Czyli widzimy, że 4 do potęgi czwartej to jest 256. 4 razy 4 to jest 16, razy 4 to 64, razy 4 to 256. No dobrze, jaka liczba podniesiona do potęgi czwartej da 81? No z tabliczki mnożenia wiemy, że to jest 3, dlatego że 3 do kwadratu to jest 9, a 9 do kwadratu to jest 81. Czyli 3 razy 3 to jest 9, razy 3 razy 3 to jest druga dziewiątka, to jest 81. Czyli ten wynik tutaj, to jest pierwiastek czwartego stopnia z 256 to jest 4, a pierwiastek czwartego stopnia z 81 to jest 3. Czyli rozwiązaniem tego drugiego przykładu jest po prostu 4 trzecie.